Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcineczku wkrętarka. Wkrętarka, o której już słyszeliście. Jeżeli ktoś mnie obserwuje na bieżąco, to wie, że ten model już jest u mnie od jakiegoś czasu. I dzisiaj troszeczkę o nim poopowiadamy. Porobimy fajne testy. Zobaczycie, jak ten sprzęt się spisuje waszymi oczami. Ja osobiście uważam, że sprzęt godny polecenia nie tylko dla majsterkowiczów, ale również dla osób, którzy po prostu nie potrzebują jakichś tam super, hiper, drogich sprzętów, nie wiadomo jakich marek i nie wiadomo jakichś tam demonów prędkości, siły itd., itd. Ten sprzęt naprawdę robi robotę w wielu sytuacjach, naprawdę świetnie się spisuje. Wiadomo, mamy tutaj silnik szczotkowy. Czy to jest gorsze od bezszczotkowca? Nie mnie to oceniać. Ja przez wiele, wiele lat użytkowałem elektronarzędzia szczotkowe i się na tym pracowało i niejedno robotę się zrobiło, więc myślę, że tutaj wcale nie ma do czego się przyczepiać. Jeżeli chodzi o całą budowę, tak to się prezentuje, jak widzicie. Jest to naprawdę kawał dobrego sprzętu. Ogólnie Stanley słynie z dobrych produktów, więc nie ma tutaj jakichś tam, nie wiem, jakichś gorszych opinii. Wiadomo, wszystko w zależności od partii w tych czasach. Nie ma marek i narzędzi idealnych. Jeżeli chodzi o parametry tego urządzenia, mamy tutaj dwa biegi. Dwa biegi. Na pierwszym biegu mamy, jak dobrze pamiętam, 400 obrotów na minutę, czyli to jest wolniejszy bieg, ale silniejszy, a na drugim mamy 1600 obrotów na minutę, czyli jak na szczotkowca naprawdę ok. Mamy tutaj 50 Nm, jeżeli chodzi o naszą siłę narzędzia, czyli jest dość silna. Jeżeli chodzi o pracę w drewnie, mamy tutaj 38 mm maksymalnie. Jeżeli chodzi o pracę w metalu, standard 13 mm, jak jest po większości narzędziach tego typu. Mamy tutaj regulację sprzęgła płynną. Mamy zakres od 2 do 22. Do 22 plus mamy tryb wiercenia. Czyli naprawdę spoko. Mamy tutaj bardzo fajne sprzęgiełkę, które dość spoko pracuje, powiem wam. Więc naprawdę duży plus. Mamy wskaźnik naładowania baterii wbudowany, ponieważ tego typu baterie od Stanleya, starsze modele, nie mają wbudowanego wskaźnika, ale dzięki pomysłowi Stanleya mamy tutaj opcję sprawdzenia naładowania poprzez naciśnięcie guzika. Mamy oczywiście również podświetlenie LED, które automatycznie zapala, jak i gaśnie po włączeniu i puszczeniu spustu. Jest to taki, można powiedzieć, że minus moim zdaniem, ponieważ ta era takich gasnących światełek już dawno się skończyła. Moim zdaniem lepsze rozwiązanie jest, jak to światło choć chwilę się świeci, jakieś tam 2, 3, 5 sekund i dopiero gaśnie, bo zawsze możemy przygotować daną pracę. Nie musimy trzymać cały czas na spuście, żeby to po prostu obświetlić, albo potrzebować kolejnego oświetlenia, innego. Mamy oczywiście uchwyt do paska w standardzie. Ja z drugiej strony mam magazynek nabity, zamontowany i wszystko fajnie mi się komponuje. Co jeszcze fajnego ma Stanley, czego nie mają inni producenci, to od góry mamy tutaj mocowania na magnesy, które możemy tutaj założyć sobie na przykład bity, wiertełka. Coś, co potrzebujemy nagle pod ręką, czyli taki alo magazynek wbudowany we wkrętarkę. To jest bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o całą budowę, jest ona na tyle ogumowana, że naprawdę komfort pracy jest tu bardzo, bardzo wygodny. Mamy tutaj wiele ogumień, zobaczcie, wiele zabezpieczeń. Mamy wszystko ogumowane. Jeżeli chodzi o wentylację tego narzędzia, zobaczcie.
Wentylację mamy praktycznie wszędzie. Tutaj całą górę mamy wentylowaną, przy włączniku, przy baterii. Naprawdę tych wlotów i wylotów jest naprawdę na tyle dużo, że śmiało tym narzędziem możemy pracować podczas upałów i nie ma tutaj jakichś tam zastrzeżeń, że coś tutaj się przegrzeje i tak dalej, i tak dalej. Kolejny temat, który mi się podoba, to tutaj mamy tak zwane wymuszenie wyciągnięcia baterii Stanley. Z tego co widziałem, to tylko Stanley ma taką akcję. Po wciśnięciu automatycznie bateria sama nam wyskakuje, ponieważ w środku mamy tutaj wbudowane sprężynki. To jest bardzo, bardzo fajny, ciekawy temat. Dzięki temu właśnie nasza praca wyciągnięcia baterii jest automatyczna. Nieraz jest tak, że ta bateria nam się zakleszcza, gdzieś tam zaklinuje, zabrudzi się jakiegoś tam brudu do środka i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o wagę, producent mówi, że waży to 1,6 kg. Jeżeli chodzi chyba o skrętarko, tak przynajmniej ja tak zrozumiałem, ale nie jestem tego pewien, dlatego zważymy to urządzenie. Urządzenie z skrętarką i z baterią i z moim magazynkiem do bitów waży 1547 gramów. Czyli producent tak mówił, że plus minus 1,6 kg waży urządzenie, a jeżeli chodzi o narzędzie bez akumulatora, no to waży jakieś 1100, czyli dość naprawdę niewiele. Podczas prac nawet w powietrzu ręka się na tyle nie męczy. Ten model kupujemy w zestawie. W zestawie mamy dwie baterie 2AH oraz ładowarkę. Ładowarka nie należy do szybkich. Czas ładowania baterii dwójki to jest około 60 minut, czyli taki standard. I mamy to wszystko w takiej fajnej walizeczce. Ja walizeczkę gdzieś miałem, ale nie wiem gdzie mam, więc wam nie pokażę. Chyba że zobaczycie zdjęcie, które kiedyś tam robiłem, jak ten sprzęt zakupiłem. Więc jak się uda, to zobaczycie, jak się nie uda, to nie zobaczycie. Więc tak to wygląda. I tak komponuje się zestaw. Jeżeli chodzi o zestaw, na dzień dzisiejszy kosztuje około 550 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Powiem wam, że baterie 2AH są spoko wydajne podczas prac. Przy wierceniu, kręceniu śmiało można tym sprzętem pracować ciągło. Nadąża się po prostu ta bateria naładować, więc zawsze ta druga jest w zapasie. Głowice, jeżeli chodzi o futerko, mamy tutaj plastik z metalem i mamy tutaj wiertełka najmniejsze 1,5 mm, a największe oczywiście 13 mm. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to chyba tyle. Przejdźmy do jakichś konkretów, powkręcajmy coś, powierćmy i zobaczycie, jak to się w ogóle sprawdza w praktyce. Więc przechodzimy dalej. Dobra, jesteśmy kapkę bliżej. Przygotujemy sprzęt. Troszeczkę powkręcamy, troszeczkę powiercimy i zobaczycie sami, jak to się będzie prezentować. Założymy może jakiegoś bita. Może założymy bita od Makity. Do tego kostkę magnetyczną na przykład. Pyk. Voilà. I zaczniemy może od wkrętów. Standardowo, ponieważ sprzęt, którym pracujemy, będziemy wkręcać, tak? No nie będziemy się tutaj rozdrabniać jakieś tam drobniutkie, chyba że wyczujemy sprzęgiełko, to weźmiemy wkręty 55 do drewna, weźmiemy sprzęgło najmniejsze, czyli dwójeczkę tutaj mamy dedykowane i zobaczymy, jak to się będzie. Jak widzicie, już zadziałało. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. I mamy na zero. Czyli sprzęgło działa. Ale dobra. Nie będziemy tu się rozdrabniać, bo prawdopodobnie większość osób, którzy oglądają takiego rodzaju testy, to zależy im na mocy, czy sprzęt kuca, czy nie kuca. Więc tutaj mamy wkręty 70 mm.
Teraz bierzemy wkręta 90 mm, żeby nie było. Voilà. Kolejny. Oczywiście jedziemy na biegu drugim, na tym szybszym. Pokręcimy inne wkręty. Na przykład. Polecimy już po grubszym temacie. Powkręcamy takiego typu w te wkręty z łbem talerzykowatym. Mamy tutaj T30. T30 mamy. Znajdziemy tylko przedłużkę jakąś na T30. T30 mamy tutaj w zestawie jakąś? Nie mamy. Poszukamy. Szukamy T30. Już widzę. Z tego co widzę, to będzie to. Zgadza się. Mamy T30. Tym razem bit od Ryobi. Voilà. Od Ryobi. Zmieniamy. Magnes zostanie. Pyk. Voilà, tak się prezentuje. Zobaczmy, co to warte. Jedziemy. Jak widzicie, poszedł. I to nawet na biegu szybkim. Żeby nie było, to próbujemy troszeczkę grubszych. Również na te 30. Poszedł. Jeszcze z jednego. Idzie. Idzie bezproblemowo. Więc mi się wydaje, że nie ma sensu się męczyć. W tym przypadku. Teraz troszeczkę powiercimy. Znajdziemy coś do drewna. Na przykład wiertło łopatkowe 28. To też pewnie będzie wielu chciało wiedzieć, jak się sprawuje tego rodzaju sprzętem, żeby tutaj nie pokręcić w metalu. Zobaczmy. No i chyba przewierciłem. A nie, nie przewierciłem, dobra. Belka, ósemka przewierciło na wylot bez żadnego problemu. Jak widzicie, narzędzie, jak narzędzie szczotkowe, nawet nie kucnęło, nawet nie stanęło w miejscu na biegu szybkim. Jest silna. Naprawdę jest silna. Aż dół wyrywa. Kurde, przejechałem chyba wkręta. A może jeszcze nie. Tu znowu kolejny. Obracamy belkę. Tutaj nie ma nic.
Co tu mówić? Idzie jak w masło. Sprzęt szczotkowy daje radę pod każdym względem. Lecimy na podsumowanie. Tak, tak. Podsumowując, czy sprzęt jest warty, nie mnie to oceniać. Można by było robić o wiele więcej testów, robić to godzinami i tak dalej przed kamerą, ale czy to coś zmieni? Nie, ponieważ najważniejsze testy, jakie są wykonywane, to są właśnie testy w terenie, w pracy i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj pokazałem taki zalążek tego, co będzie w przyszłości. Oczywiście będziecie widzieć na nagraniach, będą jakieś tam filmiki, ujęcia z prac podczas oczywiście tym narzędziem, więc to będzie taka typowo wiarygodna praktyka. Nie sztuką jest wkręcać kilkanaście, kilkadziesiąt wkrętów na wizji przed kamerą i chwalić ten sprzęt, że jest zajebisty. Nie sztuką jest wywiercić kilkadziesiąt otworów i powiedzieć, że ten sprzęt się nada. Sztuką jest pokazać wam, jak jest. Więc dzisiaj taki test dla oka, ponieważ nie mogło się obejść bez takiego testu, ale w przyszłości zobaczycie, jak to będzie w realu, w pracy, podczas montaży, podczas różnego rodzaju wykonywanych prac i tak dalej, i tak dalej. I wtedy z biegiem czasu będzie można powiedzieć coś więcej. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie. Jeżeli ktoś jest chętny na zakup takiego sprzętu, obowiązuje gwarancja, jak to się mówi, promocji z mojej strony, którą dla was wywalczyłem. I jeżeli ktoś jest chętny na zakup, no to link macie w opisie. Wszystko jest opisane, jakie hasło, jak go wpisać, by po prostu w dobrej cenie taki zestawik sobie zakupić. Tyle. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!